Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim iskrowym dzisiaj chciałabym wam opowiedzieć o pracy z klaczą Indii. Pokażę Wam moje pierwsze trzy wsiadania i opowiem wam, dlaczego w taki a nie inny sposób pracuję z młodymi kojami, więc zapraszam Was do oglądania. Na od samego początku września rozpoczęłam pracę z klaczą Indii i założyłam sobie, że do końca września wsiądę na nią, ale e, w, Sposób, w jaki ona ze mną pracowała i to, co mi ten koń proponował, nie pozwoliło mi dalej kontynuować takich myśli. Czyli y, szybko zrezygnowałam z tego, żeby myśleć o wsiadaniu, tylko zaczęłam bazować na tym, co czuję, bazować na tym, co koń mi proponuje, i y, zdecydowanie skupiałam się na tym, żeby kontrolować jej emocje. Ponieważ y, moje odczucia y, w ocenie tego konia i w momencie, kiedy kupowaliśmy ją, dostaliśmy informację, że to jest surowy koń, że to jest koń, który zszedł z łąk i takiego też kupiliśmy. Y, myślę, że tak było. Nie wiem, czy tak było, bo nie znam jej historii tak jakby poprzedniej. Przyjechała po prostu z Holandii i zastałam konia bardzo zdenerwowanego, konia, który zdecydowanie nie chciał mieć kontaktu z ludźmi. Ponieważ w szczególności mężczyzn, ponieważ kiedy próbowaliśmy wchodzić do jej do boksu, ona zdecydowanie unikała naszego kontaktu. Wręcz momentami była niebezpieczna pod takim kątem, że potrafiła się odwrócić, chciała kopać, nie chciała dać się złapać za kantar, więc tak naprawdę z nią rozpoczęłam pracę totalnie, ale totalnie od zera. Uczyliśmy się zakładać, zdejmować kantar bez ucieczki, bez odsadzania się, bez dębowania, także. Prowadzenie na uwięźć było całkiem nieźle, bo dawała się prowadzić, ale tyle emocji w niej buzowało w sytuacji, kiedy wyprowadzaliśmy ją na pastwisko, sprowadzaliśmy, że musiałam zastosować kawecan i po prostu na kawecanie schodziła i wychodziła na pastwisko, tak, żeby mieć pełną kontrolę nad nią. Ja, jak wiecie, już niejednokrotnie o tym opowiadałam, ja nie trzymam koni w boksie, tak, i w sytuacji, kiedy ona przyjechała do nas, ja ją Odrobaczyłam, co też nie było e, małym wyczynem to był <laughs> nielada wyczyn, słuchajcie, ponieważ e, włożenie jej pasty do pyska e, powodowało w niej ogromne emocje, więc musiałam pierwszy dzień nie odczulać jej, dotykać jej pyszczek i w ogóle wkładać palce, dopiero potem mi się to udało zrobić. E, w sytuacji mierzenia temperatury także było dosyć srogo i momentami naprawdę niebezpiecznie. No i pierwsze dni. Właśnie w taki sposób wyglądały, że uczyliśmy się czyścić, siodłać, podnosić nogi. Ona w bardzo charakterystyczny sposób odginała się, nie chciała dotyku akceptować, nie chciała człowieka przy sobie. Zdecydowanie y, traktowała mnie i tak samo innych, a w szczególności mężczyzn, jako intruza. No, i doszliśmy do takiego momentu, że ja z nią pracowałam z ziemi w taki sposób, że uczyliśmy się ustąpienia zadu, ustąpienia przodu, warunkowania odejścia od nacisku, tak żeby mieć nad nią pełną kontrolę. No i nie ukrywam, że dosyć szybko zorientowałam się, że jest to bardzo lotny koń, że jest to koń, który bardzo szybko się uczy. Jest mocno spostrzegawcza i taka najzwyczajniej mówiąc bystra, bo są różne konie. Sami o tym wiecie, że nie każdy koń jest taki y, szybki w reakcji, nie każdy koń jest zainteresowany jakąś bardzo współpracą. Trzeba go zachęcić do tego, żeby chciał z człowiekiem współpracować. I tutaj ona pokazała się z naprawdę dobrej strony, w takim sensie, że. Y, te emocje, te nerwy, które w niej towarzyszyły, jak ona szybko się zorientowała, że jak robi coś dobrze, ja jej odpuszczam, głaszczę, ją ona natychmiast przeżywała i, i czekała po prostu na kolejne zadanie. Ale ten początek, właśnie, e, to nie były dobre emocje, bo ona robiła to, owszem, co ja chciałam, ale ona to chciała bardzo szybko zrobić, żeby bardzo szybko mieć spokój. A mi zależało na tym, żeby ona poczuła się przy mnie pewnie. Po prostu przy mnie, jako przy swoim partnerze, a nie jako takim pokazującym palcem, nie? No, duże słowo, bo pierwsze, co im przyszło na myśl, to oprawcy, ale oczywiście no, nie o to mi chodziło, tylko bardziej chodziło mi o to, że nie chciałam, żeby mnie traktowała jako kogoś, kto jej coś każe, tylko że ona chce to po prostu ze mną zrobić, że ona zawsze ze mną pójdzie, że ona mi zaufa, bo mimo, że ona dosyć szybko zaczęła wykonywać elementy, o które ją prosiłam, to dalekie to było do zaufania. I uważam, że właśnie w takich sytuacjach największym problemem jest to, że jeźdźcy uważają, że jak koń zaczyna się słuchać, ładnie pracować z ziemi, to wtedy zaczynają decydować się na wsiadanie, a tak naprawdę najczęściej, a nawet w 99 przypadkach to nie jest moment na to, żeby wsiadać. Praca z ziemi to mam na myśli nie lążowanie w kółko w trzech chodach, tylko praca z ziemi, tak jak wcześniej mówiłam, żeby kontrolować każdą nogę konia, ustępować Przestawiać zad, przestawiać przód, kontrola y, tego, żeby koń reagował na odejście od nacisku, żeby warunkował dobre reakcje na kawecan, na bacik, na mnie, na lążę, linę, na wszystko, z czym ja pracuję i żeby to w pełni akceptował. Y, ja dosyć szybko jej zarzuciłam siodło, w takim sensie, że jak y, odczuliłam ją na czyszczenie, podnoszenie nóg, zakładałam szczaprak, zdejmowałam pracowałam z ziemi z siodłem po prostu założonym, ale bez myśli o tym, żeby się przewieszać. I jeśli koń zaakceptuje to, że siodło nie równa się wsiadanie, to etap warunkowania koniowi dobrych odruchów zbliża się wam o wiele bardziej i o wiele szybciej. O wiele szybciej osiągamy ten cel. No i słuchajcie, ja się z na nami przewieszałam. Ja w ogóle mam takie ja nie mam tak, że zawsze tylko na hali ćwiczę, zawsze tylko na placu. Ja z nią wszystkie place przeszłam, na każdym placu z nią pracowałam, na każdej hali z nią pracowałam. Pierwsze przewieszanie robiłam sama pod stajnią, dosłownie, tak żeby ona, żebym poznała ją w każdych warunkach. Żeby nie było tak, że o, ona zawsze jest w hali grzeczna, to tylko w hali będę wsiadać. Nie, ja mogę wsiąść na ulicy, tak, nie ma problemu, tylko żeby Zachować środki ostrożności w postaci tego, że ona akceptuje mnie, ufa mi w 100%. Jestem w stanie kontrolować jej emocje, jestem w stanie jej kontrolować głowę, i to jest bardzo ważne. O czym no, większość przy zajeżdżaniu zapomina, bo jak widzę te filmiki, w wielu przypadkach jak jeźdźcy wsiadają, to są konie absolutnie niegotowe na to, żeby wsiąść, bo odpowiedzią jest to, że koń zaczyna napinać grzbiet, zaczyna brykać, uciekać. Zaczyna się mocno stresować i jeździć poza tym, żeby się utrzymać, nie jest w stanie nic zrobić. Ale też nie potrafi zdjąć tego napięcia, przez co, co oznacza, że tak naprawdę nie ma przepracowanej podstawy. No i przyszedł moment, przed dzień pierwszego wsiadania i gdy poczułam się z nią naprawdę dobrze, pracowałam z ziemi, z lewej, z prawej, doszliśmy do galopu nawet, co dla mnie, w ogóle tego nie, za, nie zakładałam tak naprawdę, że będę z nią tak szybko pracować w galopie z ziemi, ponieważ dla mnie o wiele ważniejsze było to, żeby uwarunkować, jak ona ma układać ciało i w jaki sposób y, pracować ze swoim ciałem w równowadze i to osiągnęliśmy. Ona zrozumiała, że ma obniżać głowę, nacisk kawecanu powoduje obniżenie głowy, nosek do przodu, jazda w przód pod warunkiem, że kontroluje energię zadu. I tak było. No i w sytuacji, kiedy... Podchodzimy bardzo świadomie do zajeżdżania koni do pracy z koni. Dla mnie ważne jest to, żeby mieć pomocnika, też wiele koni zajeżdżałam słuchajcie, tak a propos, sama zupełnie sama wsiadałam, paręnaście koni było takich w naszej stadnienie, że zajeżdżałam sama. Tutaj nie chciałam tego robić, ponieważ emocja, emocja, przepraszam, Indii jest zbyt emocjonalna. W takim sensie, że ona zbyt szybko się uczy, bardzo jest postrzegawcza i bardzo potrzebuje przewodnika. I problemem w takich sytuacjach jest to, że gdy ja wsiądę, znika jego przewodnik. Konie niestety nie mają takiego myślenia jak my, że a dobrze, wiem, wsiadłeś, jesteś nade mną, mów mi co dalej, no niekoniecznie. Koń z ziemi nauczony od ruchów z ziemi będzie tego szukał. I w sytuacji, kiedy tego nie ma, Pojawia się najczęściej duży stres, co mam dalej robić. No i ja, e, analizując psychikę i to wszystko, całą pracę z tym koniem, postanowiłam, że pomoże mi Pola. Poprosiłam ją o pomoc, zgodziła się, bardzo chciała, i przez pierwszy jej tydzień, bo dała mi tak naprawdę taki tydzień pracy, na to, żeby Pola ją poznała. Pola już zna moje, tak jakby techniki pracy z ziemi. Ja jej po prostu mówiłam: Zrób z nią to, 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 jakbyś miała problem i mów. Pierwsze dwa razy była na Hali, jak ja prowadziłam lekcje, potem już po prostu codziennie przez te 7 dni brała sama ją, tak, żeby ją poznać, żeby Indie ją poznała, żeby reagowały na siebie w sposób właściwy, odpowiedni, żeby Pola mogła zdejmować z niej właśnie te negatywne napięcia lub zbyt pozytywne, bo to też idzie, też słuchajcie, w drugą stronę. Obie emocje, tak jakby musimy. Umieć kontrolować. No i nadszedł ten dzień. Ja postanowiłam, że to jest niedziela. Miałam połowę hali. Na pierwszej połowie hali normalnie lekcja toczyła się, pracowała pani instruktor ze swoją grupą nad różnymi elementami, był harmider. No i ona też wtedy była taka poddenerwowana, rozkojarzała się, zaglądała dalej, patrzyła na konie. No, i musiałam z nią troszkę popracować z ziemi, przypomnieć jej o tym, ej, koleżanko, ze mną też tak pracujemy, tak? Czyli zdjąłam z niej te negatywne emocje, bo to były akurat negatywne emocje, poddenerwowanie, taki lekki stres. Ona czuła, że jakieś wydarzenie jest, bo konie, słuchajcie, czują takie rzeczy, i ona też to czuła, że będzie inaczej dzisiaj. No, i w momencie, kiedy doszło do pierwszego wsiadania, najpierw się przewiesiłam. Spokojnie sobie podążałam, pracowałam z nią tak, że po prostu leżałam, głaskałam. I wtedy jest ważne to, żeby koń nas zobaczył lewym i prawym okiem. I to jest tak, że jak ja się przewieszam z lewej, to zawsze jest ten odruch, że koń z lewej strony patrzy najpierw. No i właśnie zadaniem poli było to, żeby pokazała mnie z prawej strony. No i ja zawsze pracuję równo na dwie strony. Z prawej i z lewej wsiadam. Z prawej i z lewej się przewieszam, z prawej i z lewej zsiadam i wsiadam, tak? I to jest bardzo ważne. No i gdy się przewiesiłam, postanowiłam przełożyć nogę i ruszyć. I pierwszy, pierwsza lekcja jej i moje pierwsze wsiadanie na indii y, zakończyło się tylko wstępie. Były dwie takie sytuacje, i na pewno na tym filmie to dostrzeżecie. Y, a jeśli nie, to uważnie jeszcze raz obejrzyjcie te elementy. Był taki moment, jakie wstępowaliśmy w prawo, że ona zrobiła takie. Napięcie, a ja wtedy starałam się tak całkiem usiąść ciężarem, bo jak ja wsiadam też pewnie to zauważyliście, że ja nogi troszkę z przodu miałam, ale leciutko uniesiona, nie siedziałam tak całym ciałem, tylko właśnie delikatnie podążałam. I tutaj chciałam właśnie usiąść normalnie i ona się spięła, ja do wtedy do Poli od razu powiedziałam, zdejmij napięcie i tu chodzi o to właśnie, że obniżyła jej głowę. Poczekała, zatrzymała obniżyła jej głowę, poczekała, chciała się znów wyciągnąć tą głowę, znów obniżyła głowę, koń zaczął przeżuwać, uff, wypuścił powietrze, pogłaskanie, dobry koń, ruszyliśmy sobie z I, I to jest bardzo kluczowe, dlatego chciałam pomocnika przy zajeżdżaniu tego konia. Bo pamiętajcie, w pracy z młodymi końmi to nie jest tak, że mamy jeden schemat. I przeraża mnie to, to co jakiś czas temu były takie zawirowania na grupie właśnie. Dużo pytań właśnie o młode konie, dużo pytań o to, jak jakie metody są najlepsze i niektóre wiadomości bardzo mnie rozczarowały, ponieważ ja nie podważałam, znaczy no może, tak, może to tak odczuły niektóre osoby, ale ja nie podważałam kompetencji, tylko bardzo niebezpieczne jest mówić na grupach, pisać, że ta moja metoda jest najlepsza, ta moja, ta jest najlepsza. To jest nieprawdą. Bo tak naprawdę, wiedząc, jak koń się zachowuje, znając jego psychikę, jego sposób dojrzewania, gdy poznamy tego konia, yy, różne są wtedy metody pracy. Ja nie mówię o metodach pracy na wypinaczach, nie mówię o metodach pracy na jakichś ostrych kiełznach i w ogóle. Dla mnie to nie funkcjonuje. Tak? Ja nie pracuję tak z końmi, więc yy, ja nie mówię o wypięciach, wręcz jestem zagorzałym przeciwnikiem. Pracy na jakichś gogach, pracy na PSOA, pracy na jakichś takich linkach, które przechodzą koło kłębu, to jest absolutnie coś, co niszczy ciało koni i to tylko daje Wam złudne, takie złudne poczucie, że koń pracuje, bo mięśnie skaczą, bo widzicie, że te mięśnie pracują, ale te mięśnie pracują, jest taka zła praca i dobra praca i tacy fachowcy, biomechanicy by Wam powiedzieli, kiedy jest dobre napięcie, kiedy jest złe napięcie. Ja mówię to na wyczucie, ja mówię to z doświadczenia z pracy z końmi i z tego, w jaki sposób się ciało zachowuje. Ja znam całą biomechanikę ruchu konia i wiem, że w sytuacji, kiedy pracujemy z koniem na wypięciach, powodujemy więcej negatywnych napięć, odrętwień stałości, niestety poczucia w konia w głowie, myślenia ucieczki, zbyt dużego, zbyt długotrwałego, zbyt natarczywego w konia w głowie i w tych sytuacjach koń się nie uczy, tylko robi bardzo mechanicznie pewne rzeczy i potem my to niestety czujemy w siodle, czujemy to na podstawie, że musimy konia trzymać, że koń nam ucieka spod nas, że koń jest krnąbrny, że się koń stawia, że koń jest nieposłuszny i różne tego typu rzeczy. A to nie jest tak naprawdę, że koniec nieposłuszny, krnąbrny. I jak inaczej koń wam mam powiedzieć, że czuje dyskomfort i że tak naprawdę sami go tego nauczyci, nauczy, nauczyliście? I w sytuacji, kiedy pracujemy z młodym koniem, mówiąc o różnych metodach pracy, to chodzi mi o to, że musimy się najpierw nauczyć pracy z takiej ziemi, takiej prawdziwej taki pracy na kawecanie, pracy bez żadnego wypięcia, umieć utrzymać konia sylwetkę prawidłową, a prawidłowa sylwetka to wcale nie jest cały czas łeb w dole, słuchajcie. I właśnie bardziej bazowania na tym, żeby koń nam odpowiadał yy, rozluźnieniem, że my stajemy się dla nich partnerami, przewodnikami i że my jesteśmy w stanie zdjąć te negatywne napięcie, yy, zdjąć stres. I różne są tego metody. Moją metodą klaczy Indii było to, że właśnie w sytuacji, kiedy ona się tak napinała i do czego wam przytoczyłam, to było to, że pola zatrzymywają, obniżała głowę, e, czyli oczekiwała uległości od nacisku, co jest niezwykle ważne w dalszej pracy z młodym koniem, tak? I tak samo to się przekłada na działanie łydki, działanie dosiadu, nacisk, odejście, tak? I to jest bardzo ważne, e, warunkować to. I ja do niej podeszłam w ten sposób. Pola mi była o tyle potrzebna, że gdy koń jest ekspresyjny i koń, który e, różnie działa na stres, bo ja na przykład z Indy, słuchajcie, miałam bardzo nieprzyjemnych parę sytuacji, ale w takim sensie, że ona szarżowała na mnie, dębowała, próbowała wskakiwać na mnie, bardzo chciała mnie traktować jak konia, e, czyli partnera niżej mnie i bardzo szybko się zdziwiła, że ja tego nie... Załatwiałam agresją, ja nie załatwiałam tego biciem, lataniem z batem, tylko y, nieuległością, ja nie ulegałam, ja stałam i co ty mi tutaj, ona kopytami na mnie szła, ja byłam nieugięta, postawa była bardzo ważna, zrobiła to trzy razy. Raz miałam to pod stajnią, to jeszcze sytuacja była taka, że wyprowadzaliśmy jazdy. Ja nie mogłam tego przerwać, bo z młodym koniem pracuje się tu i teraz. I z każdym koniem się pracuje tu i teraz. Nie już, tak, że o dobra, teraz wyciszam, idę na halę, będę to załatwiać. To już jest za późno. No i była taka sytuacja, że poprosiłam wszystkich, żeby się odsunęli, a ona mi w wejściu po prostu dębowała, szarżowała na mnie. A ja po prostu czekałam, aż ona się uspokoi. I za trzecim razem już się poderwała na tyle tylko z, z przednimi nogami z ziemi. Stanęła. Patrzyła na mnie, opuściła głowę, zaczęła przeżywać i. Uff, no dobrze, no to ja ją zrób, wtedy spokojnie powiedziałam, chodź, za mną, swoim ciałem poszliśmy na halę pracować. I to jest ważne. Potem i na górce zrobiła to samo, jak samochody jechały, bo się wystraszyła, nie dała się opanować. Chciała bardzo stamtąd szybko uciec, i musiałam zatrzymać ruch. I chyba z 10 minut z nią pracowałam tak, żeby nie dębowała, nie szarpała się ze mną, i osiągnąłam efekt. I dopiero po tych takich może być w krytycznych sytuacjach, poczułam absolutną różnicę w pracy z tym koniem. Ona mi zaufała wtedy. I to jest ważne. I pierwszy dzień, pierwsze wsiadanie i pierwsze wszystko przed wsiadaniem właśnie w taki sposób wyglądało. Przyszedł kolejny dzień wsiadania, o którym Wam zaraz opowiem. I słuchajcie, kolejnym dniem to było chyba z 5 dni później, bo ja właśnie w tą niedzielę wsiadłam, potem miała dzień przerwy, potem znów z nią pracowałam. Potem mieliśmy Kowala dwukrotnie, bo z Kowalem też pracowałaś i mieliśmy, no można powiedzieć, ogromne problemy z nią, ponieważ e, Indi na pewno miała bardzo złe doświadczenia związane z kowalami, ale nawet nie chodzi o to, czy nie, nie, czy nie sądzę, czy może się tak wydarzyło, może nie. Złe doświadczenie, niekoniecznie mi chodzi o to, że była bita i nie wiadomo co. Raczej sądzę, że wyglądała sytuacja tak, że była po prostu na siłę robiona, tak, albo w poskromie gdzieś, albo na sedacji, albo w jakimś takim stylu negatywnym, uważam. I nikt jej nie wytłumaczył, jak krowie na rowie, jak to się koniowi tłumaczy, że człowiek, który obcina kopytka, nie jest zły. No i mieliśmy taką sytuację, że z dwóch rurki, z dwóch kopyt, kopnęła naszego kowala. I to niepostrzeżenie nawet uchem nie strzygnęła, po prostu była podprowadzona kowalsza to Mówi, co to za koń? Obróć konia. No i dziewczyna zaczęła obracać i ona po prostu kopnęła go bez takiego ostrzegawczego sygnału. I niestety ta sytuacja była bardzo niebezpieczna. Potem przyszłam, próbowaliśmy, no to okazało się, że same podejście naszego kowala, który ją widział, słuchajcie, pierwszy raz w życiu, to nie było tak, że on ją widział kiedyś i coś się wydarzyło, tak? Pierwszy raz w życiu konia widział i, znaczy tego konia, i w sytuacji, kiedy próbował podejść, ona aż tak się marszczyła, cała skóra aż jakby normalnie jej tak dygotała, tak? To było po prostu niesamowite, jak, jak to powodowało w niej ogromne napięcie, ten zapach, to wszystko, no, i udało nam się do, także dotknął Kowal, podniósł jedną nogę, drugą. Na pierwszym spotkaniu ograniczyliśmy się tylko na przednich nogach. Ja na tym pierwszym spotkaniu za też podnosiłam, ale nie robił z kwestii bezpieczeństwa. Ale Remek zostawił nam rękawiczki swoje, zostawił zapach. Ja w tych rękawiczkach pracowałam z nią. No to też mam, mmm, taką minę robiła, furczała na mnie, słuchajcie, ale powiem Wam to pomogło, ponieważ na drugim spotkaniu to właśnie się tak właśnie przeplatało. Słuchajcie. Z tym siadaniem, dlatego ja na przykład nie robię tak, że młody koń ma już ogrom emocji, dużo wrażeń, tak jak właśnie był dzień Kowal. Ja miałam wtedy na nią wsiadać, ale powiedziałam: Nie, już za dużo się działo, przepracowaliśmy na dobrym, skończyliśmy. Nie będę jej więcej takich emocji do, do, dokładać. No i to się tak przeplatało, właśnie dwu, trzykrotnie. No i potem tydzień później znów był Kowal, to ponownie ją podprowadziłam i już było dużo lepiej, słuchać. Już wszystkie nóżki zrobiliśmy. Remek był bardzo zadowolony, że, że ona zaczęła ulegać i tak zaczęła akceptować to, co się dzieje. I słuchajcie, drugie wsiadanie, było tak, że chwilę postępowały dziewczyny y, po prostu w ręku, ja wsiadłam i już na ląży Pola mnie wypuszczała wstępie i już mieliśmy pierwszy z za sobą, tak. Pierwszy kusik zrobiliśmy, byłam mega zadowolona, jak to wyglądało, naprawdę powiem Wam, że y, po prostu ruszyła. No i już wiem nad czym będziemy pracować w przyszłości, ponieważ jest wklęsła w lewo, w prawo wypukła i to się pojawiło. <laughs> Słuchajcie, szczególnie czuć było w prawo, jak usowaliśmy na kole, więc tutaj szybko zorientowałam się, że tak trzeba oczywiście wysyłać konia do przodu, żeby już się od początku prostowała. No i tak naprawdę może siedziałam na niej 20 minut, słuchajcie, byłam mega zadowolona, ale uznałam, że tego dnia nie chcę, żeby mnie Pola puszczała z ląży, tylko zostaniemy na tych bardzo pozytywnych emocjach. I słuchajcie, drugie wsiadanie tak samo, wsiadłam z jednej, zsiadłam z drugiej i tak samo i zakończyliśmy na bardzo pozytywnych emocjach. No, ale słuchajcie, doszło do trzeciego wsiadania, gdzie uważam było absolutnie, ale to absolutnie przełomowym. Na Indii trzeci raz pokazałam wam pierwsze wsiadanie, pokazałam wam drugie wsiadanie i dzisiaj trzeci raz na niej siedzę i chcę y, pójść na wolności, ale zaczniemy z polą najpierw na loży. Wsiadłam od razu bez żadnego lążowania. Przyszliśmy po prostu na halę, wsiadłam na nią i jak widzicie, czuję się w porządku, jest wyluzowana. I, i naprawdę jestem z niej bardzo zadowolona, więc mam nadzieję, że plan wykonamy dzisiaj. Ponieważ było przełomowe, że nie spodziewałam się takiego dobrego odbioru tego konia mnie, mojej osoby, mojego całego, tak jakby, podejścia do niej. Ponieważ weszliśmy i ja powiedziałam do Poli, Pola, nie lążujemy, postępujcie tylko w ręku, ja od razu wsiadam, nie? No dobrze, no to zrobiłem tam może rundkę z Zosią, bo Zosia też była tego dnia na hali z nami. I chyba Zosia nawet wstępowała, czy Pola najpierw, potem Zosia. No, wsiadłam na nią i na kole tak samo chwilę właśnie na ląży i mówię do Poli, dobrze, odepnij mnie, Pola, ale ważne jest to, żebyś zachowywała się, jakbyś mnie dalej lążowała. Ona, dobrze. Mówię, będziemy jej teraz warunkować łydkę. Dobrze. No i ruszyliśmy stępem. I ważne jest to, słuchajcie, właśnie jak się siedzi na młodym koniu, że nasze ciało musi być bardzo takie... Takie gumowe, jakby można powiedzieć, mięciutkie. Nasza łydka nie może wciskać, nie? Bo często jakieś nie mają poczucia, jak silna jest jego łydka i taka osoba wsiada na konia, to zamyka tego konia i madło w sobie, nie? A tu chodzi o to, żeby dotykać i od razu reagować, żeby koń reagował. Dotykać, reagować. Wiadomo, że młody koń nie będzie od razu reagował, więc my musimy to warunkować. Więc ja wykorzystałam pole. Pole, ja przykładam łydkę, mówię kus, jak ona nie reaguje, ty długim batem do lożowania Podnosisz go, dajesz jej znać, tak jak należy do zakłusowania. Dobrze. No i się udało, słuchajcie. Jak widzicie, popracowałam w lewo, w prawo, pokłusowałam. I słuchajcie, tak ładnie pracowała. Ja normalnie taki uśmiech miałam na twarzy, mówię, Boże, jak ona jest w pyszczku, jest tak delikatna, że ja, słuchajcie, miałam luźne wodze, a ona cały czas szukała, szukała, szukała kontaktu. Bardzo chętnie szła w przód i, i mówię do Polium, mówię, pola, może bym zagalopowała. O Dzięki ja dobra, to zagalopujemy. No i widzieliście teraz, albo widzicie, albo zaraz zobaczycie na, na tym nagraniu, pierwszy galop y, Indii w prawo i w lewo. I słuchajcie, te filmiki, które wam teraz wrzuciłam, to są naprawdę takie pierwsze. To nie jest takie, że o, wybiorę najładniejsze z tych galopów wszystkich, tylko tyle, co widzicie z tych filmów, to tak naprawdę tyle to wszystko trwało. Miałam, prosiłam dziewczyn, żeby mnie cały czas nagrywały, żeby te wszystkie pierwsze momenty y, wyłapać. No, i Indy zagalopowała na lewo, na lewą nóżkę, na prawo, na prawą nóżkę, na prawo, tam troszkę raz yy, przy tym pierwszym zagalopowaniu, niepotrzebnie ją tak trochę cisnęłam i to właśnie o to mi chodziło, że zacisnąłem się trochę łydkami, więc tak, no wiesz, pogalopuj dalej, nie? Potem mi się, no nie zrobi tego młody koń, bo ona jeszcze tego nie wie, więc dlatego tam też na filmie powiedziałam, że tak niekoniecznie dobrze zareagowałam, ale szybciutko to naprawiliśmy i koń doskonale się podporządkował temu. O co ją prosiłam. I słuchajcie, po tych galopach przeszłam do stępa, zatrzymałam ją, zsiadłam i byłam absolutnie zachwycona pracą tego konia. No i teraz od trzeciego wsiadania, jesteśmy już po czwartym i piątym wsiadaniu, i mówię Wam, że jest świetnie i kolejne galopy będą na pewno w terenie. Ja, słuchajcie, z takimi końmi wcale nie boję się wyjeżdżać do lasu, bo jeśli ja widzę, że mam jakąkolwiek kontrolę, ale przede wszystkim mam kontrolę nad tym, że ten koń mi ufa, yy, że jestem w stanie już zdjąć te napięcie, że jestem w stanie ją uspokoić, tak? To jest najważniejsze. To jestem w stanie wtedy zapanować w jakikolwiek sposób na tym koniu. Wiadomo, nikt mi nie da gwarancji, ale pewne rzeczy się po prostu czuję. I, I teraz planuję wyjazd do lasu, tak, żeby galopy porobić na niej w lesie i żeby trochę więcej, właśnie popracować po liniach prostych, żeby prostować ją. O tym, co wam powiedziałam wcześniej, że już wiem, że jest wklęsła w lewo, wypukła w prawo, więc wiemy, że ten koń musi przejść ten etap pracy prosto i naprzód. I to mnie bardzo cieszy, ponieważ jest mega wygodna. Słuchajcie, na pewno będziecie mieli radochę w przyszłości z pracy z tym koniem. Bo ja mam ogromną satysfakcję z tego, że mogę z nią pracować, ale pod wieloma względami, że jest bardzo inteligentna, lotna, szybko się uczy i jest taka pokorna w tym wszystkim. I to jest fajne, bo ona szybko się uczy, ale koniki polskie, hucuły też się szybko uczą, słuchajcie, głupot i dobrych rzeczy. A tutaj właśnie mi nie chodzi o takie coś. Mi chodzi o to, że ona jest właśnie taka pokorna, fajna w tej pracy. I słuchajcie, dlatego chciałam Wam opowiedzieć o pracy z młodymi końmi i pokazać moje filmy i moje naprawdę trzy pierwsze wsiadania, że można to zrobić naprawdę delikatnie, można to zrobić spokojnie. Problemem naszego społeczeństwa, i to nie chodzi tylko o jeździectwo, problemem tego, że ludzie chcą bardzo szybko i pokazać, że potrafią, że potrafią. W złej skali w ogóle się mierzą często jeźdźcy, bo uważają, że jak w trzy miesiące konia przygotują. I ten koniec na jakimś świetnym pułapie, tak? Że, nie wiem, w trzech chodach galopuje i już drążki, niektórzy tu już skaczą. Nawet y, niejednokrotnie słyszałam, że po czterech miesiącach od zajazdki, słuchajcie, młodego, trzyletniego konia, koniusz już jedzie na pierwsze swoje zawody. Hmm. No dla mnie to jest nie do pomyślenia, szczerze mówiąc. Y Ponieważ dla mnie pierwszy rok pracy z młodym koniem, owszem, może być po drążkach, owszem, możemy sobie skakać jakieś kłódki w lesie, możemy spróbować sobie skoczyć jakiegoś krzyżaczka, pogalopować. Jasne, że tak. Ja nie mówię, że nie. Jasne, że tak. Ale to musi być formą zabawy, zachowując prawdziwe i właściwe zasady pracy z młodym koniem. Prawdziwe i właściwe to jest koń prosty i do przodu. Nie zamykać mu szyi, nie pracować z koniem na ciasnej szyi, nie zmuszać tego konia do kontaktu, ponieważ on musi się nauczyć równowagi pod jeźdźcem. Bo też słyszałam takie opinie, że koń ma swoją równowagę i że o czym ja opowiadam, o takich głupotach, że mówię, że koń musi się nauczyć równowagi pod jeźdźcem. Dla mnie to jest przerażające. Serio, że ludzie tak uważają, bo taka jest prawda. Koń musi się nauczyć siebie i człowieka nieść i cały proces szkoleniowy, całe drzewo szkoleniowe, które jest stworzone, mówi o tym, jak uczymy tego konia prawidłowej równowagi, przerzucenia ciężaru z przodu na zad, aktywizowania nóg, odnajdywania się pod jeźdźcem. I to jest ważne, żeby w tym pierwszym roku szkoleniowym młodego konia nie jeździć więcej jak trzy razy w tygodniu 4 max pracować z koniem mądrze, tak? Mądrze, czyli na bazie tego co ten koń też ile potrafi, ile może, tak? Potrafi w sensie chodzi mi, że są konie lotne, tak? Że dosyć szybko łapią i można troszkę więcej z jednym koniem zrobić, a z niektórym to się bujamy przez pół roku z jedną rzeczą. I to jest właśnie to, żeby podchodzić indywidualnie do koni, a nie w taki sposób, że zakładamy, że dany koń po takim i takim okresie musi robić to, to i to. To jest złe założenie. Załóżcie jedną najważniejszą rzecz w pracy z młodymi końmi: że nie zamykamy się w ramach czasowych i każdy trening, z którym gdzie z koniem wychodzimy, musimy myśleć o tym, że mamy cały dzień na to. Nie, że o kurczę, mam 20 minut, muszę to, to, to zrobić, o ty, gnojku, teraz mnie nie słuchasz, a huk tam, koniec, dobra, jadę, jutro to zrobię. Już y, dla konia to jest ogromnie ważne, dla. Jeźdźca wydaje się często nieznaczące, a waży to na przyszłości konia. I to jest ważne, żeby warunkować, żeby w obecności te, ten człowiek, który pierwszy jest, który zajmuje się z koniem, on mu tak naprawdę koduje rzeczy, z którymi będzie yy, niósł świadomość, jaki jest człowiek przez całe życie. I sami wiecie, jak wiele koni jest traumatyzowanych, jak wiele koni jest zbuntowanych, jak wiele koni jest po prostu smutnych. Ale ze względu właśnie na to, jak człowiek ich traktował, jak człowiek ich nie rozumiał, i jak człowiek podchodził schematycznie. No, właśnie zsiadłam z indii, Zosia teraz wstępuje ją w ręku, bo też uczymy koni takich właśnie odruchów, że jak jest wszystko super, to zsiadam po prostu z niej, a już rozstępowanie jest w ręku. I zobaczcie, jak się ładnie zmieniło, jaki to kawał konia się zrobił fajny. No, i na tym kończymy trzecie wsiadanie. Niezwykle tekst. Podobał mi się, który powiedziała Pola na ostatnim właśnie wsiadaniu, tym trzecim, mówi do mnie, ciocia, ee, to niby jest wszystko dłużej, a tak naprawdę szybciej wszystko osiągamy. Ja mówię, Pola, to jest genialne, co powiedziałaś. No tak. Ona mówi, no bo to tak jest, że to się wydaje dłużej, no bo długo się pracuje, to w, to w czasie się niby rozciąga, ta praca z ziemi i w ogóle, ale tak, na, tak naprawdę wszystko osiągnęliśmy o wiele szybciej, nie? I słuchajcie, tego Wam życzę, żebyście się nie śpieszyli z pracy z końmi, z, w pracy z końmi, i żebyście mieli dużo w sobie pokory i tak naprawdę jak najwięcej miłości. Miłości do koni. Moi drodzy, ja na tym kończę. Odcinek wyjątkowo długi wyszedł, ale chciałam Wam po prostu o tym wszystkim Wam opowiedzieć. I tak mogłabym jeszcze opowiadać kolejne godziny. Jeśli podobają Wam się tego typu filmy, powiedzcie mi, będę Wam je kręcić. Ja tymczasem się żegnam moi drodzy i do zobaczenia.